Siema, z tej strony Kolia.pl i przed rozpoczęciem tego odcinka chciałem pozdrowić pewnego innego spokoju youtubera. Jego nick to Stormix, macie teraz na ekranie, jak to się pisze. Bardzo fajny youtuber, ma niecałe 100 subów, więc pomóżcie mu dobić 100. Polecam obejrzeć na jego kanale filmik Mandziu Ulaniec, jest całkiem śmieszny, więc ja już nie przedłużam i zapraszam do odcinka. Cześć! Siema, z tej strony Kolia.pl i dzisiaj witam was w pierwszym odcinku nowej serii o tytule Kociołek Panoramixa. Seria ta będzie polegała na tym, że będę mieszał jakieś dziwne rzeczy i potem to próbował, więc będzie raczej spoko. W dzisiejszym odcinku mieszamy sobie napój Hortex pomarańcza ananas oraz resztę Timbark, jabłko, mięta, duża butelka. Zmieszamy sobie w tej oto kubku. Potem to spróbuję i zobaczymy, czy jest bardzo złe, czy tak jest. Więc zapraszamy do oglądania. Okej, pierwsze co będziemy musieli zrobić, to odkręcić sobie napój. Tutaj mamy Timbarka, już sobie go na cięciu odkręciłem, bo jedną ręką nie potrafię. Planuję sobie kupić staty w najbliższym czasie, więc... Tutaj mamy napis polecam się na przyszłość, spoko. No i nalewam trochę, tak, to będzie pół na pół. No, tyle naszego Timbark Mango Mięta. Teraz mamy tu naszego Hortexa. Na zakręce mamy jakiś kod. Teraz muszę uważać, bo tego Hortexa jest akurat dużo, bo dopiero otworzyłem. O, bym przelał. Widać, że Hortex ma dużo jaśniejszą barwę. Tak to wygląda. Tutaj mamy ciemniejszy, bo to mamy mango, więc to tu ananas. Ananas oczywiście jest jaśniejszy od mango, więc... Przejdźmy teraz do degustacji tego wywaru. I jest tego tu bardzo dużo, tu bym uważał. Pijemy. Powiem wam, bardzo smaczne nawet. Mamy tą... Czujemy rzeczywiście... Od razu powiem, że nie czuć w ogóle pomarańczy. Przynajmniej ja nie czuję pomarańczy, tylko czuję taką właśnie lekką nutkę ananasa, a najbardziej to czuję mięte i mango, więc te smaki, więc ten bark ma według mnie mocniejszy smak, a sam wywar jest bardzo smaczny, polecam. Tylko nie polecam pić dużo tej mieszanki, bo potem może nas boleć brzuch, bo to wszystko jest bardzo słodkie i w ogóle, więc taki kubek możemy sobie wypić i jest smaczny, ale nie polecam pić większej ilości tego wywaru. No i na tym sobie zakończymy dzisiejszy odcinek z nowej serii Kociołek Panoramixa. Jeżeli wam się spodoba, to zostawcie lajka. No i